Witajcie tutaj Mega Mister Bigos, a to jest już drugi odcinek z mojej serii Zagrajmy w Terraria 1.2. W poprzednim odcinku zbudowaliśmy sobie domek i w tym odcinku go sobie dokończymy. Tylko chciałbym wam najpierw coś pokazać. Wyłączyłem mapę, już wiem jak się wyłącza mapę. Tutaj możecie sobie otworzyć taką wielką mapę. Tutaj nie wiem co to robi, to włącza, a to takie coś. Taką przeźroczystą. To ja sobie wyłączę. Mi na razie nie jest potrzebna. I tutaj znaleźliśmy to drzewo. I podobno tam na dole jest gdzieś skrzynka. No to idziemy. O, tu coś jest? O, jest. Fajnie. Lotar. Nie, tego się nie zakłada. Ledbar. Fajnie. Ustawimy może pochodnie. Da się to zniszczyć? Aj, chyba nie. Czy to kilofon? Tak. Weźmy sobie wszystko. Fajnie to wygląda. Okej, lecimy niżej. Czy tu coś znajdziemy? Oczywiście. Jest tutaj koper. No i z tego kopera może sobie zrobimy jakąś zbrojkę. Jeszcze pomyślę nad tym. Tutaj na razie nic nie ma. Tu coś mamy. O. Jakiś kajf. No, mini kajf. Bardzo malutki. No, zaraz stąd wyjdziemy. Pozbieram sobie trochę materiałów. O. Już mamy dosyć dużo tego kopera. Tutaj nic nie ma, a to co to? Nie no, tak nie zrobimy tego. Leatore. Nie wiem co to jest. No ale w każdym bądź razie jest tego dość dużo. Więc to na pewno za cenne nie jest. Kolejny materiał. Albo może tego oplatium, tego cave'a zostawimy sobie na następny odcinek, a w tym odcinku stworzymy sobie jednak ten domek. Tak, tak będzie lepiej. Wykopię to platinum. Dość dużo tego i złoto, tak? Nie, stone. Wydaje się tak, jakby było to złoto. Dobra, zabijemy się. Nie zabiliśmy się. Jakiś dziwny blok. Dobra, trzeba się chyba utopić. No i dojdziemy do domku szybciej. Jeśli nic nie widzicie, odpalę glow sticka. A. Wodospad. Dobra, teraz się topimy. Chciałem tu zobaczyć.
Chwilę to zajmie, nie będę już robił cięcia. Leat. Chciałem im sprawdzić, co to jest. Szybciej, szybciej, szybciej. No, się skończyło powietrze. Teraz się topimy. Okej. O, 25 silverów. Coinów. Ale to tam niewielka strata chyba. Raczej nie. I tutaj zaplanowałem sobie, że zrobimy to takie dłuższe. I zobaczycie, o co mi chodzi. Taki dłuższy ten dom. O, tutaj wykopiemy. I przedłużymy go trochę. Dlaczego, powiem za chwilę. Głupi Green Slim. O. Tutaj postawiamy drzwi. Nie, wyżej. I tutaj będą takie pokoiki dla NPC-tów. Jesteś chyba coś tu spieprzyłem, tak. Slime, okej, tak będzie lepiej. O. Raz, dwa, trzy, cztery. Źle tu. I robimy kolejne piętro. Cztery. 2, 3, 4. Nie, tu. Okej. No, i takie coś. Takie wyższe. No, takie na początek, potem to powiększę oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Tutaj mniej więcej, nie, musi być dokładnie. Będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, trzydzieści pięć. I 37. Nie, równo jest. 18, tak? 3, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tutaj będzie środek i te 3. Tak, idealnie jest. Tak, jest dobrze. Platformy. Kolejne platformy. No i tutaj można już to usunąć. Już jest policzone. Dokładnie. Pozdrowienia dla awatebonut.pl 1999, tak, pozdro dla niego. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, raz, tak. Oj, chyba się działo kończy. Tak. Trzeba będzie pozbierać. No to niedaleko. Gdzie przejdziemy? O, tutaj. Już mamy drzewa. Które urosły, bo je posadziłem.
Te góry w tle wyglądają jak Himalaje. Takie ładne to tło jest. Tniemy drzewa, tniemy. Oczywiście jakiś slime nas zaskoczył. Okej, ale żaden slime mi nie przeszkodzi. Ho, fajnie. Skrzynka. Lodar. Jeszcze ją sobie wezmę, żeby w niej coś schować. Tak. Silver coinsy. Znalazłem. Dobra, aż tak się nie będziemy oddalać. Tylko tutaj wyjdziemy wyżej. Okej. O, tu jest dużo drzewek, które można pozbierać. No, te możemy pozbierać. I na samej górze tego domku zrobię taki dach ładny. Taki, co w środku będzie wypełniony deskami. A nie ścianą. Chyba tyle powinno wystarczyć. Jeszcze ostatnie drzewko, a te dwa. Parkour. O, już się noc robi, trzeba będzie wracać. Dobra, wracamy się, bo noc się robi. Teraz zombiaki zaczną chodzić. Trzeba się spieszyć. O! Dobra, jesteśmy. Dobra, jesteśmy na wysokości odpowiedniej. Trzeba 6. A 7 zrobię. Albo nie. Tutaj już zrobimy ten dach, o którym mówiłem wcześniej. Będzie on wyglądał tak. O właśnie. O, coś w tym stylu. No i tutaj się zakończy. Ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem takich szczebelków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Udało się. No, tak chyba będzie równo. Coś źle policzyłem. Pewnie tak. Tutaj trzeba trochę powiększyć. I tutaj będzie na dachu mieszkał jeden NPC. Jakiś taki specjalny. Najważniejszy. W tej chwili, no to nie wiem jaki to będzie. O, tu jest źle. O, jakiegoś laga miałem. Powinno być na wysokość idealne, ale mi się wydaje, że to nie jest równe. Mi się wydaje, że to nie jest całkiem równe, ale dobra. Tak, to nie jest równe. Zaraz tu policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czyli
Tu trzeba jedno skrócić, a tam przedłużyć. Albo po prostu skrócić. Będzie ładniej. A mam przecież te. Okej. Powoli kończymy domek. Ja tupię kilofem i zombie tupię w drzwi. Taki dźwięk wychodzi. Jakiś dziwny. A to co? Tu będzie jednak ta pochodnia. I tu. A, to nie wiem, co to jest. To jest brzydkie. O, tutaj powinno być taka ściana. Albo przetopimy sobie od razu materiały. O, kowadło. Mam sporo. Kopera też mam dosyć. Wooden buff. A może być. Zrobimy sobie też tą ściankę. Oczy o tą. 207. Nie ma szans, żeby wystarczyło. Może chociaż na trochę wystarczy. Tutaj jest już taka inna ścianka, którą trzeba będzie usunąć kilofem, tak? Nie, młotkiem. Ścianę usuwamy młotkiem. Strasznie głośne te zombiaki. Tak będzie ładnie. Strych wymurujemy. Strych jest najważniejszy. O. Mam nadzieję, że wystarczy na strych, ale wątpię. Nie ma szans. Niestety nie wystarczyło, ale mamy skrzynkę i drugą skrzynkę. No i strasznie głośne zombiaki. Krótkie cięcie, ja pójdę nazbierać drewna i widzimy się za chwilę. Witajcie po krótkim cięciu. Nazbierałem już trochę drewna, ale zanim dojdziemy do domku, chciałbym wam pokazać parę nowych rzeczy, jakich dodano do terrarii. Jest to taki Slim, który ma parasol oraz latająca ryba. Też jest to dla mnie dziwne. Slim z parasolem. Dziwne. No ale mniejsza z tym. Idziemy do domku. Dobra, się zabijemy. Mam sztuk drewna chyba jakieś 200. O, nagrobek został. No i pada deszcz. To też jest nowość w terrarii. Dobra. Więc stworzymy tą taką ściankę. Oj, coś stworzyłem. Przypadkiem. O, widzicie, można stakować do bardzo dużych ilości. Tyle powinno wystarczyć. Ha, jeszcze nowość
jakaś chodząca ryba. Chodząca ryba, lol. O takim czymś to ja już nie słyszałem jeszcze. Chodząca ryba. Dobra, ale mniejsza z tym. Tworzymy ściankę. Oj, chyba za dużo, o wiele za dużo tego zrobiłem. Braknie na krzesła. Najpierw dach, bo już dach był z głowy. O rany, coś tam wyszło. O rany, coś zepsułem. Dobra, potem to naprawię. Teraz się trzeba zająć domem. Kolejna chodząca ryba. Tyle jest nowości w terrarii. Dobra, wychodzimy na dach. Łatwo będzie wyjść. Fajna muzyczka jest, jak ten deszcz pada. Gdzie to drewno? Tu. Jest jakaś popłytka. A tutaj. Teraz jest dobrze. O. Tak, 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 tak. No i tak. I te drzwi. Mamy takie ładne oraz stoliki też mamy, tylko gdzie krzesła tu, ale pierw stolik to jest chyba to, tak tu będą takie te stoliki z tego drzewa. No i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Wreszcie sobie te pokoiki dokończę bez nagrywania, bo to jest nudne już chyba. O rany, nie mogę sobie trafić. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i polecajcie moje filmy swoim znajomym, za co będę wam bardzo wdzięczny. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!